Hej moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie. To jest już rozdział numer 4 pod tytułem Nocturn. Teraz wracamy do roku 1923 po tym krótkim, stosunkowo krótkim skoku w przeszłość, który odbyliśmy w ramach rozdziału 3 pod tytułem Wielki Terror, do który ta nazwa może trochę nie jest najodpowiedniejsza, bo nie dotknęliśmy samego Wielkiego Terroru, który to jest okresem z czasów rewolucji francuskiej, a ta kampania tak się nazywa, bo druga jej część dzieje się właśnie w trakcie Wielkiego Terroru, ale już nie zmienialiśmy tego, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd, żeby było wiadomo, co konkretnie gramy. Ale no tak, zagraliśmy tylko połowę Wielkiego Terroru i była to ta część kampanii, która jest de facto takim żywym handoutem, taką szkatułką w opowieści, bo jest ona przedstawieniem historii, którą poznali w tym momencie nasi bohaterowie, czytając podsumowanie różnych źródeł, które udało im się zdobyć w Paryżu i dowiedzieli się trochę o hrabim Fenaliku, a przynajmniej o pewnej wersji osobowości hrabiego Fenalika, bo w zasadzie do tej pory widzieli go jako osobę pełną honoru, dobroci, wręcz takiej dobroduszności, która pomogła Gulowi Guillaume'owi, kiedy ten cierpiał na biedę i głód i hrabia Fenalik dał mu pieniądze. Był też opisywany jako bardzo dobra osoba w tekście Gustawa von Kolberga, szlachcica, który podróżował w tamtym czasie, był też w Paryżu i to było pierwsze źródło o hrabim Fenaliku, które pozyskali nasi bohaterowie. No natomiast tutaj, no jak oglądaliście, no to hrabia Fenalik zdecydowanie nawet krzty dobroci w sobie nie miał i skończył dość marnie, chociaż w nietypowych okolicznościach, bo najpierw została mu odcięta głowa przez sierżanta Renault. Później okazało się, że całkowicie dobrze się czuje i żyje, ale w pewnym momencie znowu jakby umarł po słowach, że on tego nie chciał i prosił jakąś Marion o pomoc, ale później znowu odżył i w taki sposób trafił do szpitala dla obłąkanych w Charenton. Nasi bohaterowie w tym momencie zmierzają ekspresem, Orient Expressem z Paryża do Lozanny. To jest nocny pociąg, który wyjeżdża z Paryża po godzinie 20, a w Lozannie jest nad samym rankiem przed 7. No i z tego, co ustalili, planują się w tejże Lozannie zatrzymać, ponieważ mają tam jeden trop, który nie prowadzi bezpośrednio do jednej z części symulakrum, bo co warto przypomnieć, bohaterom się udało zdobyć rękę symulakrum, ale mieszka tam niejaki Edgar Wellington, który to jest osobą żywo zainteresowaną samym symulakrum, a bohaterowie o nim wiedzą, dlatego że napisał on list do państwa Lorienów, pod których to domem znajdowała się część symulakrum. No i pisze on też o jakichś zwojach dotyczących symulakrum. No jak wiemy, nasi bohaterowie szukają nie tylko części symulakrum, ale także zwojów związanych z tym symulakrum, bo w tychże zwojach ma się znajdować rytuał, który umożliwi zniszczyć tenże artefakt. Więc tak to w skrócie wygląda i sądzę, że możemy zacząć. I zaczniemy ten rozdział sceną, która będzie się działa kilka lat przed tym pociągiem jadącym z Paryża do Lozanny. I będzie to retrospekcja. Retrospekcja dwójki naszych badaczy, Luki i Nicolasa. Moi drodzy, zaczniemy w lipcu 1917 roku. W tym momencie Europa rozerwana jest działaniami wojennymi. Wielka wojna może pokazuje już pierwsze oznaki zmierzania ku końcowi, ale absolutnie koniec jest daleki i nikt by nie powiedział, że Wielka Wojna skończy się 11 listopada 1918 roku. To wcale nie jest takie oczywiste, że ona potrwa tylko rok z okładem. I to był czas, kiedy Luka, no i raczej nie Nicolas, raczej Edward,
postanowili ukręcić interes. Bo wojna sprzyja sprzedażowi broni jak żadne inne wydarzenie. I rodzina Corleone, owszem, sprzedawała zawsze broń, ale ty, Luca, wpadłeś na pomysł, że broń, pistolety, karabiny to za mało. Że ładunki wybuchowe, które tak bardzo sprawdzają się w czasie tej wojny, to jest dopiero żyła złota. Ale twój ojciec się na to nie zgodził. Uznał, że to jest krótkoterminowy interes, że wojna szybko się skończy, to się nie opłaca. A poza tym uznał, że jest to mimo wszystko brudny interes. Chłopcy mogą walczyć na froncie o wolne Włochy, ale rodzina Corleone nie za bardzo chce produkować jakieś obrzydliwe ładunki wybuchowe. Ty wiesz, byłeś wtedy młody, miałeś dopiero ledwo co po 20. I to był taki moment, w którym postanowiłeś się zbuntować, zrobić coś na własną rękę, bez wiedzy ojca. A Edward był najlepszą pomocą, bo... No wiadomo, Edward, możemy się domyślać, dlaczego chciał produkować ładunki wybuchowe i miał parę funkcjonalnych pomysłów, jak z ich produkcji zrobić naprawdę fantastyczny interes. Ty, Luca, z kolei miałeś kilka podupadłych fabryk, które wiedziałeś, że łatwo nabędziesz, trochę chłopaków, którzy zadeklarowali ci pomoc, ale brakowało wam dwóch rzeczy. Po pierwsze finansowania, a po drugie kontaktów na dostawy. I w taki sposób przez twojego brytyjskiego przyjaciela, Luca, zostaliście skontaktowani z Francuzem, z dość nietypową postacią, szlachcicem, Dukiem Jeanem Floresem des Essauns, który ponoć był niezwykle bogaty, o niezbyt głębokiej moralności i chęci zarobienia. I w taki sposób zostało umówione spotkanie, które miało rozpocząć waszą współpracę. Duke miał dać wam pieniądze i kontakty do dostaw. I ta retrospekcja dzieje się w miasteczku Montepulciano w Toskanii. Jest to piękne średniowieczne miejsce, położone na wzgórzu, otoczone zielonymi polami Toskanii, przy widoku których wojna wydaje się tak odległa i odrealniona, jak to tylko możliwe. Luca i Edward siedzicie na tarasie Trattorii della Medici, z której rozpościera się piękny widok właśnie na te zielone pola, bo jesteście na tarasie. I w tym momencie pojawia się Duke. Jest to osoba o wręcz takiej pompatycznej sylwetce, wyprostowany z wypiętą piersią, modne wąsy, włosy tak lekko fantazyjnie, z taką lekkim podkręceniem zaczesane i takie pomnikowe wręcz rysy twarzy. Uśmiechnął się do was. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Witamy. Piękne widoki są tutaj z tego tarasu. Tak, tak. No i widzę, że włoskie wino. Najbardziej lubię właśnie włoskie. Oczywiście. Włoskie wino jest... No, chyba mogę się... Chyba mógłbym śmiało powiedzieć, że jest najlepszym na świecie. To prawda. Ale nie jesteśmy tutaj, żeby rozmawiać o winie. Nie. Moi drodzy panowie, wiemy, z czym przychodzimy, jakie karty przynosimy do stołu. Ale powiedzcie mi, dlaczego akurat z wami miałbym zacząć współpracę? Bo jest wiele osób, które chciałoby teraz zacząć ten intratny interes. Ale co takiego wy w sobie macie, że byłbym gotów wyłożyć moje pieniądze i przedstawić wam moje kontakty w wojsku? No cóż, Luca wyciągnie papierośnicę. Zapytam, pali pan? Z chęcią. Proszę. Dziękuję. Cóż, Nicolas. Przepraszam, nie, ja bym się nie przejęzyczył. Edward w tym momencie. To Tomek się przejęzyczył. Ja zostanę przy. Edward, papieroska. Przy moich cygarach i wyciągam cygaro. I jak się nim zaciągnę i wypuszczę dym z płuc, to aż przez chwilę nie będzie mnie widać. Jest tak gęsty i czarny, jak moja dusza. No cóż, chyba śmiało mogę powiedzieć,
Tak jak i o winie, z taką samą pewnością, że jesteśmy młodym i dynamicznym zespołem. I nie brakuje nam werwy i charakteru. Poza tym, cóż, przychodzimy do odpowiedniej osoby i mamy plan na to, jak chcemy to wszystko robić i jak chcemy to wszystko przeprowadzić. Kwestia tylko upłynnienia tego interesu i, że tak powiem, wrzucenia wody na młyn, żeby zaczął mielić tę wodę. Szanowny panie, z mojej perspektywy to po prostu lubię, jak świat płonie, a jak będzie mógł wybuchać, to będę to ubóstwiać. Czyli rozumiem, że nie mają panowie rozterek natury moralnej. Tam gdzie są pieniądze, myślę, że kwestia moralności może poczekać w przedpokoju. Moje sumienie jest czyste. Nieużywany. Się uśmiechnął, poprawił krawat, on ma idealny garnitur, kamizelkę, widać tysiące franków, które są na nim założone. Pochyla się lekko do was i mówi: dobrze panowie, powiedzmy, że wyglądacie ciekawie, ale chcę, żeby jedno było jasne. Ja do interesów podchodzę bardzo poważnie i są tylko dwie opcje. Albo zostaniemy świetnymi partnerami i to będzie długoterminowa, udana współpraca i braterstwo krwi. Albo w pewnym momencie poróżnimy się na tyle, że ktoś odejdzie z interesu na zawsze. W takim razie lepiej, żebyśmy mogli do końca życia już sączyć to dobre wino, żeby inni odchodzili z tych interesów, prawda? Patrzę w tym momencie na Edwarda w ogniu i wybuchach. Ja tylko się tak uśmiecham, obnażając takie dwa kły. Po prostu mam trochę ostrzejsze te dwa zęby. Nic specjalnego, ale w tym świetle, w tym klimacie. On się uśmiecha i mówi: wspaniale, panowie, wspaniale. I widzicie, jak wyciąga nóż spod swojej marynarki. Widzicie, jak nacina sobie palec i lekko wyciąga swoją prawą dłoń, tak jakby chciał wam podać, ale jeszcze bardziej wyciąga swoją lewą dłoń, chcąc, żebyście wy zrobili to samo, żeby to było naprawdę przypieczętowane waszą krwią. Ja lubię takie układy. Prawie jak z jakimś diabłem, myślę sobie. Ja nie użyję go noża, mam swój szpon. Więc ja szponem rozetnę sobie środek dłoni. Co tam palec. Ja wchodzę all in, jak to mawiamy w Australii. Luka? Czekamy. Luka wyciągnie taką finkę małą zza płaci marynarki. Natnie sobie koniec palca, ale nie wskazującego, tylko małego, bo rana na palcu wskazującym, szczególnie jak się posługujesz bronią, to nie jest najlepsza rzecz. Poza tym wewnętrznie jakoś śmieszy go ta sytuacja. Jakieś dziwne, krwiste kontakty. Duke się do was jeszcze uśmiecha i mówi: oby to była długa i udana współpraca. I na tym ta retrospekcja się kończy. Moi drodzy, dzień w Paryżu był naprawdę męczący. Wróciliście z Poissy i cały czas coś załatwialiście. Byliście w kilku miejscach. Antoine odbył ciężką rozmowę ze swoją żoną, informując ją o tym, że musi wyjechać, ale w końcu wsiedliście do błękitnego Orient Expressu i konduktor krzyknął all aboard, a następnie ekspres ruszył przed siebie. Nie wiecie nawet, ile to potrwało, aż znaleźliście się w salonie, znaczy w zasadzie w wagonie restauracyjnym, jest też wagon salonowy, ale on jest obok. Dostaliście jedzenie, ale tak naprawdę nie skupiacie na nim uwagi, bo
zbytnio nęciła was ciekawość. Luka wyjął maszynopis, który dostał od Remiego Vanheima, studenta, który powiedzmy przetłumaczył dla was te źródła, i zaczęliście przyciszonym głosem czytać, gdzieś pomiędzy tym wszystkim jedząc, ale będąc całkowicie zatopionymi w czytaniu. Wokół was rozbrzmiewają rozmowy, ludzie są zaaferowani, to jest 11 stycznia, czwartek, i to jest ten dzień, w którym rankiem pojawiły się gazety o tym, że nadchodzi nowa wojna, o tym, że wojska francuskie przekroczyły granicę niemiecką i zaczęły okupować Zagłębie Rury, jeden z najbardziej uprzemysłowionych regionów Niemiec, po to, żeby wymóc na Niemcach wypłatę reparacji wojennych. Ludzie się boją, minęło zaledwie kilka lat od Wielkiej Wojny i te rany nawet nie są do końca zabliźnione. I absolutnie słyszycie, jak cały wagon rozbrzmiewa głosami, ludzie się w zasadzie przegadują, kiedy nastąpi wojna, czy nastąpi, kto kogo zaatakuje, czy to będzie druga wojna światowa. I przez to macie zapewnioną całkowitą prywatność, wiecie, że nikt was nie podsłuchuje, że możecie w spokoju przeczytać to. I w końcu Luka, który czytał przyciszonym głosem, żebyście wy wszyscy słyszeli, właśnie czyta ostatnie zdanie. Wszystko, co w tym raporcie zostało przedstawione, to prawda, cała prawda i tylko prawda. Zaświadczam w imieniu Boga, kapitan Malone. No i tak, i w waszych głowach buzują teraz te dociekania. Kim jest, albo był, hrabia Fenalik i o co z tym wszystkim chodzi? No dobrze. Co o tym sądzimy? Ja tak biorę do ręki ten raport, patrzę jeszcze, rzucam na jego wzrok i mówię, no tak, to pasuje do posiadacza tak przerażającego artefaktu. Moi drodzy, ale z tego opisu też mogę wysnuć pewną analizę człowieka, który go sporządzał, że tutaj mamy do czynienia z kimś, kto mógł popadać w różnego rodzaju urojenia. Jak to odcięto człowiekowi głowę, po czym znowu ożył? To wydaje się być nielogiczne. Biorąc pod uwagę to, co żeśmy widzieli, ja tutaj akurat nie pokładałbym nadmiernej wiary w logikę. A ja wręcz przeciwnie. Logika to jest jedyna rzecz, która pozwoli nam nie popaść w obłęd, tylko że przy tej logice musimy zakładać pewien... przy tej logice musimy zawiesić wiarę w pewnych miejscach, założyć niewiarę, żeby logika była niesprzeczna we wszystkim innym, co zostanie. Mam nadzieję, że rozumiecie. Skrótce, tak. Ja chyba bym podszedł do tego inaczej, to znaczy ja mam takie wrażenie, że raczej skłaniałbym się, biorąc pod uwagę, mówię, wszystko, co żeśmy przeżyli na Malcie i w ostatnim czasie, to bardziej skłaniałbym się do tego, żeby zawiesić niewiarę i żeby w obrębie tego zawieszenia niewiary posługiwać się logiką, że tak. Absolutnie, o to mi chodziło. Ale porozmawiajmy może o tym, o tej postaci, o tym Fenaliku. Jak to się stało, że tak wiele, jakby nie patrzeć, mamy sprzecznych opinii o nim? Mamy relację Guillauma, no bez względu na to, kim on jest, kim jest Guillaume, to jakiś ułamek Fenalika poznał, nawet najmniejszy. Mamy dziennik tamtego szlachcica, podróżnika. Być może jakiś rzeczywiście przyjaciel Fenalika. Jakim cudem to wszystko prowadzi do sprzeczności? No, ja myślę, że to jest całkiem logiczne. W sensie...
Człowiek zakłada maski w zależności od okazji, prawda? Nigdy nie jest tylko sobą i zawsze sobą. Tak, zgadzam się, aczkolwiek o ile nawet załóżmy, że dla szlachty mógł być naprawdę znakomitym człowiekiem, ale po jaką cholerę miałby się interesować Guillaumem? Znaczy, ja uważam, że różni ludzie noszą różne okulary, jeśli zapytacie kogokolwiek o mnie. 5 dowolnie wybranych osób, każda będzie miała inne zdanie na mój temat. Jedna będzie miała złe, druga będzie miała bardzo złe, trzecia chorobliwie złe, czwarta wyjątkowo złe, piąta będzie mnie nienawidzieć. Nie dziwię się z tym Fenalikiem, że inni mają tak wobec niego. Że ma dobre zdanie? Ty, Luka. Czasami może miewasz. Luka, dziękuję. Poprosiłbym cię o rzut na kondycję. No nie, czemu? God damn it. Nie wiemy, czy jedno sobie poradzisz słowo z tym, że lubisz Edwarda. Tak, jedno zdanie tylko chcę dodać w kontekście hrabiego Fenalika. Po prostu jak spotkamy go drugi raz, upierdolmy mu tą głowę tak, żeby wreszcie mu nie doczepiła się do karku z powrotem. Pytanie jak? Kondycję, tak? Tak. Rzuciło się to? Sukces. Tak. Sukces. Ale tu jest duszno przy pani, panno Bennett. Przykro mi, że zabieram tyle cennego powietrza. Ale chyba patrzymy na to z niewłaściwej trochę strony. Bo to myślę nie do końca chodzi o to, jakie kto maski zakłada. Jeżeli ktoś budzi tak sprzeczne relacje, uczucia, to może po prostu warto się zastanowić nad tym. Mnie cały czas jakoś dźwięczy w głowie to, co powiedział nam GMO. Pamiętacie, że hrabia, kiedy wtedy go spotkał i udzielił mu pomocy, to powiedział, że on też kiedyś był złym człowiekiem, ale spotkał kogoś, cudowną osobę, która odmieniła go w jakiś sposób. A w tym całym raporcie, którym czytamy, można gdzieś tam chyba przeczytać, że on bełkotał coś o jakiejś Marion czy coś. Ważne jest to, jakich ludzi spotykamy na swojej drodze. To wcale nie stoi w sprzeczności. On mógł być jednym i drugim. To cały czas ten sam. No tak, ale tutaj. Człowiek, potwór, nie wiem. Ale tutaj, madam, jedna rzecz się troszkę nie zgadza, dlatego że. Znaczy. To by znaczyło, że spotkał ją po tym, jak już był zły i to go odmieniło. A my wiemy, że on, będąc tym złym człowiekiem, został zamurowany. Czyli nie wiemy, jaki wtedy czyżby był, on nie wrócił, do końca. Czyżby on, czyli on, nie wiem, wrócił do tego swojego stanu bycia złym człowiekiem po jej spotkaniu? Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, ale czasami jest tak, że ktoś może chcieć zniszczyć, przysłowiowo mówiąc, cały świat, ale jest ta jedna osoba, dla której zrobiłby wszystko. No tylko przypuszczenia. No tak, ale to można faktycznie. Można wiele myśleć, a i tak prawda jest pewnie gdzieś po środku. Poza tym pamiętajmy, że to, że uważał siebie za dobrego człowieka, to nie znaczy, że był tym dobrym człowiekiem. Naprawdę szczerze wątpię, że kiedykolwiek. Ja myślę, że to wcale nie jest takie niemożliwe. Ja myślę, może że. Może na początku tego wszystkiego, co się zaczęło nim dziać, bo to na pewno był proces i może nawet wiele lat minęło, aż doszło do tych wydarzeń, o których przed chwilą czytaliśmy. Thierry, w pewnym momencie coś zauważasz kątem oka, coś za oknem pociągu, bo siedzicie jakby akurat tak na wysokości okna. Coś ci mignęło. Kiedy obróciłeś swoją głowę w tamtą stronę, to wy wszyscy już zauważyliście to, co na początku zwróciło uwagę tylko Thierry'ego. Jedziecie polami, zasypanymi śniegiem polami Francji, w stronę Szwajcarii. Jest w tym momencie ciemno, bo już jest gdzieś koło 21. Ale dostrzegacie, że bardzo daleko,
gdzieś jakby na granicy widzialności, na granicy horyzontu, pomiędzy tym białym śniegiem, wyłaniają się zarysy zamku? Nie, czegoś znacznie większego. Długi rząd strzelistych budynków z wysokimi iglicami, o fantazyjnych, lekko falowanych kształtach. I to na pewno nie jest jakiś zamek, nawet średniowieczny, który tutaj stoi. To jest zbyt wielkie, zbyt rozległe i to pojawiło się jakby znikąd. Ale najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy patrzycie przez te kilka ułamków chwil na zarysy tych budowli, to czujecie, jakby to was wołało. Tak jakbyście tam widzieli swoją bliską osobę, która by wołała was po imieniu. I w momencie, kiedy macie wtedy to odczucie, to znika. I widzicie tylko po prostu zaśnieżone pola i ciemne niebo. Wow. A to przyprawiło mnie aż o zimny dreszcz. No tak pytam, też to widzieliście? No, myślałem, czy tylko mi się śni? A co pytasz? Czy co widzieliśmy? Sylwan, bo ten budynek, to co to było, co taki widzieliśmy? Rząd raczej budynków, to była taka panorama jakby miasta. Taka zamglona, co nie? No daleko, tak jak mówię, daleko. Na granicy widzialności. Hmm. Thierry, i ty w momencie... Mnie się architektura tego z czymś kojarzyła, z jakąś budowlą, którą ja faktycznie widziałem w życiu? Nie, właśnie to nie przypominało żadnego stylu, ani klasycznego, starożytnego, ani romańskiego, ani gotyku, baroku i tak dalej. Żaden taki styl, który jest charakterystyczny, to miało jakąś swoją własną architekturę, ale Thierry, ty jakby w swojej takiej kieszeni marynarki czujesz, jak porusza się coś i ty wiesz co, bo ty tam masz to swoje pudełko łamigłówkę, które zawsze nosisz przy sobie. I ono się tak samo z siebie poruszyło? No tak, dobrze, jakby lekko zadrgało, a później znieruchomiało. Okej. Okay. To ja je wyjmę. Powiedz, jak ono wygląda? Wiesz co? Ono jest drewniane. Wielkości trochę większej niż tam powiedzmy 2-3 cm większe od, przekładając na nasze realia, od kostki Rubika. Sześcian wykonany z różnych rodzajów drewna. Bardzo precyzyjnie inkrustowanego jakimiś metalami, bardzo precyzyjnie ze sobą dopasowanymi w różne dziwne kształty. No i na pierwszy rzut oka to wydaje się właśnie, że to jest sześcian, że to jest po prostu sześcian w bardzo różne wzory, z tym, że te wzory można jakby, jak ktoś już miał to w rękach i próbował się tym bawić, to wie, że można te elementy gdzieś tam względem siebie przesuwać, obracać, że ono jest taką bardzo precyzyjną robotą. No i tak to się prezentuje właśnie, więc ja tak przyglądam mu się z zaskoczeniem lekkim, obracam je i tak jak to wiele razy robiłem, zaczynam się nim trochę bawić w takim razie. Mhm. Wiesz co, jak rozkładasz, odruchowo, to tam w środku była rzecz, która może, dodajmy jeden element, czyniła to najbardziej wartościowym. Tam w środku był ukryty taki mały czarny kryształ. Nikt nie wiedział, czy to jest obsydian, czy coś takiego. No, jakoś trudno ci to było ocenić, mimo że znasz się na takich rzeczach. Kiedy patrzysz na to, to zawsze było całkowicie jednolicie czarne. Teraz widzisz, że jakby ta czerń lekko zaczęła schodzić, tak jak wiesz, to byłaby taka sadza, taki brud, który w pewnym momencie ktoś czyści. I widzisz, że w pewnych miejscach jakby ta czerń trochę schodzi i przebija się przez to jakieś niewyraźne światło, ale trudno powiedzieć, jakiego koloru jest to światło. Tak jakby w środku tam coś było, bo tej czerni jeszcze jest sporo, ale masz wrażenie, że troszkę jakby spłowiała ta czerń.
W takim razie, wiesz, przyglądam się temu. Czy to bardzo intensywnie świeci? Nie, nie, to jest tylko taki niewyraźny, dochodzący jakby gdzieś z daleka blask. Wiesz co, to ja w takim razie wezmę z kieszeni, wyłowię taką maleńką jubilerską lupkę, taki okularek, taki jak są mniej więcej tej wielkości, taka jakby lupka, którą sobie przyłożę do oka i po prostu spróbuję się temu przyjrzeć i zobaczyć, czy coś tam w takim razie w tej części, z której nazwijmy to zeszła sadza, czy coś zauważę takiego szczególnego. Dobrze. No, masz wysoką spostrzegawczość, ale to jest porażka. No to jest klasyczne bardzo. Im wyższy mam współczynnik, tak, tym wyższe mam porażki. No trudno, nie będę. Chociaż nie, spróbuję to sforsować, wiesz, bo to jest coś, co mnie bardzo zaintrygowało, a ponieważ ta układanka jest jednak dla mnie jakoś tam wyjątkowa i ważna, a to się coś wydarzyło z nią takiego bardzo nietypowego i ona jest tą taką, no jednak dużą dla mnie zagadką i łamigłówką i wyzwaniem, to ja spróbuję to jeszcze, wiesz, tak troszkę wyciągnę jakąś chusteczkę, trochę to przetrę, spróbuję ustawić się trochę inaczej pod światło i jeszcze się temu przyjrzę raz właśnie, forsując to. Dobrze, jeśli ci się nie uda, to będzie jakiś nadnaturalny efekt. Okej. To jest taki moment, kiedy warto zaryzykować. Tak. Jest to porażka. Jest to porażka. Dobry Boże. Masz w tym momencie, że wrażenie, że pociąg zaczyna jakby podskakiwać. Tak jakby to był ktoś, kto sobie skacze na trampolinie. I jest to wręcz takie przerażające doświadczenie, bo pociągi nie robią, prawda, takich rzeczy i w pewnym momencie czujesz taką tęsknotę, nieokiełznaną wręcz tęsknotę za tymi budynkami, które widziałeś i czujesz, jakbyś stracił ukochaną osobę. Czujesz, jakbyś po prostu teraz jedyne co chciał, to po prostu wstać, wybiec, wyskoczyć z jadącego pociągu i pobiec tymi polami w nadziei, że może niczym człowiek szukający tęczy znajdziesz w końcu znowu te budynki. I dopiero potem jakby masz wrażenie, że pociąg dalej jedzie, że on nie podskakiwał, że to ty jakby cały zadrżałeś i wy widzicie, że jakby Thierry upuścił to poleciało na stół, no jakby nic się z tym nie stało, nie, ale był taki brzdęk i widzicie, że jakby tak na chwilę zamarł, tak jakby go ktoś zamroził po prostu. Ja tak podnosząc to i podając mu, mówię: Thierry, wszystko w porządku? Do czego ci szkło jubilerskie teraz? Nie przejmujcie się. To łamigłówka, którą próbuję od pewnego czasu rozgryźć. Biorę tam, prawda? Mogę spróbować? Proszę, spróbuj. Podaję to pudełko. Kamyk na razie odkładam na bok. Chociaż nie, inaczej. Umieszczam go w środku, przywracam pudełku tę jego podstawową postać i podaję. Może zdołasz to otworzyć jakoś inaczej. Sylwan, a to jest... A w sumie do obydwu was pytania, ale chyba bardziej do Sylwana, bo ten kamyk to jest tak... na amen tam przytwierdzony, czy to rzeczywiście da się go wyjąć i właśnie go obserwować? No oczywiście mógłbyś go wyrwać, nie, no jakby to... A nie chcę, w sensie jakby... Ale jest przytwierdzony, tak. Okej, w ten sposób, małych rozumiem. Jakby no to ja się... rączkach. A ja sobie w międzyczasie, prawda, starając się nie okazać jakiegoś zbytniego podekscytowania czy wzburzenia, zamaskować ewentualne drżenie rąk, które by mi mogło zupełnie nie przystawać do mnie, bo jakby komuś takiemu jak ja nie mogą ręce drżeć, bo to nieprofesjonalne. Nalewam sobie kieliszek wina po prostu i go... Okej. Okay. I co ty z tym robisz, Antoine? Bo masz złożone pudełko. Chcesz spróbować otworzyć? No i się w sumie... Otworzyć? Tak. Rzecz na jest trudny to... test inteligencji. Okej.
No bo właśnie tak, jestem ciekaw, czy coś z tego wyjdzie. I zobaczmy. Inteligencja. O, to jest akurat moja mocna strona, ale... Ekstremalnie. Wiesz, patrzysz Thierry i jesteś pod wrażeniem, bo jest to jedna z niewielu osób. Masz wrażenie, że tylko on i Lilian zrobili to za pierwszym razem i to bardzo szybko, tak jakby wręcz on kiedyś już to miał w swoich dłoniach. Wiesz, że nie miał, bo to widać, że jednak nie robił tego z pamięci, ale jakby sprytnie udało ci się jakby... Może nawet zapamiętałeś, w jaki sposób on to złożył i po prostu odwrotnie zrobiłeś sekwencję tych ruchów i masz przed sobą faktycznie ten mały kryształ z tym schodzącym, czarnym, no, osadem. Znaczy, to nie jest osad, ale nazwijmy to osadem, bo jakby, żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Zdecydowanie, jak się Thierry zaczął tym bawić, to tak zaciekawiłem się, bo dużo dziwnych rzeczy, no bo może nie dziwnych, ale tutaj nietypowych rzeczy, połączonych w jakiś sposób albo następujących poziom, sobie to zawsze przykuwa moją uwagę. I teraz tak, no tak trzymam szpieg, w dwóch palcach. Musi mieć pamięć wzrokową, więc nie jest nic dziwnego. Trzymam w tych dwóch palcach ten kryształ brawo. Widzę, że gdzieś jeszcze tam leży to szkło jubilerskie, z którego Thierry korzystał. Biorę je i tym razem ja chcę spróbować. Okay. Co to jest? I tak pytam Thierry'ego, ile to jest warte? Trudno powiedzieć. Każda z tych łamigłówek, na tyle, na ile słyszałem o nich, ma dość... jest dość unikatowa. Więc można powiedzieć, że to jest taki... No, oczywiście z zachowaniem proporcji, coś na kształt tego Messie, który to produkował, jaj Fabergé. Ale to nie są aż tak drogocenne przedmioty oczywiście, no bo gdzieżbym coś takiego przy sobie nosił. Natomiast jest to niewątpliwie fascynująca rzecz i ów człowiek nazwiskiem Le Marchand, no, był to osobnik dość złą sławą, cieszący się w sumie i dość szalony z tego, co wiem, natomiast był bardzo utalentowanym rzemieślnikiem, mechanikiem, zegarmistrzem, no i tworzył właśnie takie cacka, między innymi pozytywki, układanki. Interesujące. Poprosiłbym cię o rzut na spostrzegawczość, ale zrobimy to tak, że jeśli ci nie wejdzie, to znaczy, że jest już to... O, no ale ci weszło, to już nieważne. Drugi ekstremalny sukces, gratulacje. Wiesz co, masz wrażenie, że przebija bardzo niewyraźnie, więc trzeba było skupić się, żeby jakby odkryć, co to jest za wiązka światła. Taka złota oświata? Chyba tak jakby w środku był jakiś złoty płyn? Płynne złoto? No albo coś w kolorze złota, ale trudno powiedzieć, masz wrażenie, że jest to płyn, bo jak tak to wiesz, ruszałeś w dłoniach, to światło lawirowało w taki sposób, tak jakby ten płyn lekko się przelewał po wnętrzu tego kryształu. Przypomnij Thierry nam wszystkim, czym są matrioszki? Matrioszki? Matrioszki to są takie rosyjskie laleczki, które jedna w drugą się wpasowują. W największej laleczce jest mniejsza laleczka, później jeszcze mniejsza i jeszcze mniejsza. Jeżeli chcesz tam schować coś cennego, to będzie wewnątrz najbardziej wewnętrznej laleczki, zgadza się? Zapewne tak. I tutaj będzie podobnie i pokazuje Thierry pod kryłem. Chociaż powiem ci, że zetknąłem się kiedyś z takim sprytnym człowiekiem, który właśnie ukrył pewną bardzo wartościową rzecz w jednej ze środkowych matrioszek, wychodząc z założenia, że każdy się skupi na tym, co jest w samym środku i nikt nie będzie zwracał na te uwagi na te zewnętrzne warstwy. No tak, zdecydowanie sprytne. Tak jak twoje pomysły dotyczące tego, co będziemy mogli, chcieli zrobić z tymi naszymi znaleziskami. Ale... I a tutaj cóż tam zobaczyłeś, bo to mnie intryguje. Tam w środku jeszcze coś jest i mówiąc to, tak się zastanawiam, czy po, nie wiem, strukturze tego kryształu i jakiejś mojej wiedzy takiej bardziej ogólnej niż szczegółowej, czy ten kryształ dałoby się
albo jakoś złupać, albo stopić, albo dostać, jak można byłoby dostać się do tego w środku? No wiesz, wszystko mniej lub bardziej da się zniszczyć, tylko pytanie, czy się chce, no bo to raczej to jest ta kwestia. No właśnie. Spróbować. I tak w sumie opowiadam o tym Thierry'emu, że tam coś jest, tam coś czego wiesz, nie mogę jakoś zestawić z tym, co widziałem do tej pory. Wiesz, Michel, do tej pory, do dzisiaj, ten kamień był jednolicie czarny, zupełnie nieprzezroczysty. Ja zastanawiałem się nawet, ponieważ wiesz, no, przy całym moim doświadczeniu i jakiejś wiedzy jubilerskiej nie umiałem określić, co to jest. No, wyglądał jak może obsydian, ale obsydian to nie był. Może gagat, ale gagat to nie był również. Trudno powiedzieć tak naprawdę. I gdyby nie to, że teraz zajrzałem do niego i właśnie zobaczyłem, że zaczął zmieniać barwę i no to kolejna zagadka. Temperatura pokojowa, jakby ciśnienie raczej co zwykle. Jakie warunki mogły się zmienić? Nie mam pojęcia. Słuchajcie, jak tak sobie siedzicie, to od jakichś paru chwil słyszycie, jak dobiega naprawdę robiący wrażenie śpiew z wagonu salonowego, czyli wagon od was, bo wy na razie jeszcze jesteście w restauracyjnym. I nie wiem, na ile znacie się na operze, ale jeśli choć trochę znacie się, to słyszycie w tym głosie absolutnie czystą, piękną barwę, znactwo, warsztat i talent. Niemały talent. I widzicie, że ludzie wstają od stołów i zmierzają w stronę tego wagonu salonowego. Podchodzi do was kelner, uśmiecha się, mówi: Szanowni Państwo, jeśli życzycie sobie tego, to zapraszamy do wagonu salonowego, ponieważ jedna z naszych pasażerek była na tyle uprzejma, że zgodziła dać się małą próbkę występu, który w całości będzie można podziwiać za 3 dni w samej La Scali w Mediolanie. Jest to panna Caterina Cavolaro, która właśnie wraca z Paryża, w którym występowała w operze Garnier. A jak usłyszałem to imię i nazwisko, zerwałem się i po prostu ruszyłem tam. Ja tak patrzę na Lukę i pytam, on ją zna? I wychodzę. Tak. To jest jego córka. Dobrze pamiętam, prawda, Sylwan? Tak. Tak było, tak. Myślę, że jak ktoś będzie stał w przejściu w wagonie, to przejdę po tej osobie dosyć brutalnie. To ty odepchnąłeś jakiegoś, wiesz, dżentelmena starszego, który tak spojrzał. To co pan? Proszę uważać. Morda. Widzisz, no, w Orient Expressie się nie słyszy takich tekstów. Ona skończyła śpiewać i słyszycie brawa niezwykle gromkie. No, ludzie tutaj jeżdżą po operach, znają się na tym. To jest pewnego rodzaju rozrywka wyższych sfer, więc a tu podróżują wyższe sfery. Brawa absolutnie na poziomie talentu. I ty ją widzisz, Edward, pierwszy raz od 10 lat. Wtedy, kiedy ostatni raz ją widziałeś, była 9-letnią dziewczynką. Teraz jest 19-letnią kobietą. Wygląda pięknie. Uśmiecham się, dokładnie, uśmiecham się na jej widok. Wtedy, kiedy ją ostatni raz widziałem, byłem w klatce i nie mogłem nic zrobić. Więc ja stoję tam pośród tego tłumu, równie gorąco i głośno klaszcząc z tym szponem założonym na palcu i światło, nie wiem co tam jest, świec czy lamp odbija się od tego szczerego złota, którym jest pokryty. Caterina ubrana jest we wspaniałą białą suknię, na szyi ma zawieszony znak Ankh, ma lekki, ale bardzo ładny makijaż, szczególnie wokół oczu, w takim egipskim stylu, ma pomalowane powieki. Ma czarne włosy,
które ma po tobie, nie po matce, które ma zaplecione w takie misterne warkocze i ma tam jeszcze wplecione kwiaty, ma taką bardzo delikatną, wręcz filigranową sylwetkę i lekko skłania głowę, wiedzie wzrokiem i zauważa ciebie i zamiera. Ja poprawiam fryzurę, staram się, rozpinam jeszcze jeden guzik, bo im bardziej jestem, że tak powiem, wyzwolony, tym lepiej się czuję. Idę do niej pewnym krokiem. Ja chciałbym dopaść do ramienia Edwarda i złapać go za rękę, zanim jakby wybije się gdzieś z tego tłumu. Tylko co robisz? Pytanie, stracisz rękę zaraz, przyjacielu. Edward, tylko jej nie wystrasz. Ja ją kocham, a ona kocha mnie. To jest moja córka. Wszystko będzie dobrze i tak cię klepię, wiesz, przyjacielsko po policzku. A to jest też taki sygnał pasyw-agresyw. Usłyszysz tylko takie westchnięcie Luki i może taki delikatny szept, żebyś tego nie spieprzył. Mam to pod kontrolą, Luka. I ruszam do mojej córki. Widzisz, że ktoś podszedł do niej z kwiatami, z bukietem kwiatów i ona jakby, wiesz, w ogóle jakby była w transie, nie widzi go i rusza takim właśnie, no Edward by powiedział, zahipnotyzowanym krokiem w twoją stronę. Więc ja skorzystam z tego, że mamy takie połączenie i po prostu wezmę ją w ramiona i przytulę jak ojciec, który nie widział 10 lat swojego dziecka. Czujesz, jak ona zamiera w twoim uścisku. Jak jest taka cała spięta i taka jakby trochę chciała uciec, ale z drugiej strony jakby na to może czekała od swoich 10 ostatnich lat. To... Wszystko będzie dobrze, moja ukochana córko. O, ty, tato? Jestem twoim ojcem, ale znałaś mnie zawsze innego. Ale to ja jestem. Teraz jestem tym, kim jestem. I już nigdy cię nie skrzywdzę. Obiecuję. I jak ją puszczę, to wezmę jej dłonie, ucałuję jedną, ucałuję drugą. Przepięknie to zaśpiewałaś. Kiedy całowałaś jej dłoń, to widzisz bliznę na ręce. Bliznę, która została po tym twoim wybuchu w laboratorium, kiedy poleciała na nią ciężka szafka. Która szpeci, widzisz, jest po prostu jakby taka linia przebiega przez jej przegub. Delikatnie moim szponem dotknę to miejsce. Przepraszam cię, Katerina. Nie byłem wtedy sobą. Rządziła mną wtedy obca siła, która wyrządziła ci wielką krzywdę. Wybacz mi. Kim ty właściwie... jesteś w takim razie? Możesz do mnie mówić mister, a w zasadzie bez takich konwenansów jestem dla ciebie ojcem. Czyż nie? Tak. Tak, chociaż to skomplikowane, prawda? Tak, ale jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby znów być razem i być szczęśliwi. I żadna obca siła wkrótce nas już nie będzie dzielić. Chodź, poznaj moich przyjaciół. Nagle usłyszałeś taki szelest i oślepiło cię światło i zauważyłeś, że ktoś, jakiś pewnie dziennikarz, który jedzie Orient Expressem, zrobił wam zdjęcie. Żadnych zdjęć. Pieprzony paparazzi, idę już w jego stronę, ale... No tak widzisz, tak chowa aparat, tylko żebyś mu go nie zniszczył. To pamiątkowe zdjęcie, panie. To jest pana córka, prawda? Jak pani się nazywa? W dupie to mam. Możesz napisać, że się nazywam. Dawaj mi to. Ale niech pan nie będzie taki niekulturalny, ja wspomnę o panu w rubryce kulturalnej. Daj mi ten pieprzony aparat. To nie, proszę pana, to jest mój aparat. To wyrwę mu go. Ja jestem tutaj. Ja tak sztucham Lukę, mówiąc mu, ogarnij go, bo będzie tu rozruba.
To rzuć proszę na siłę, Edwardzie. Widzicie gdzieś pomiędzy ludźmi zamajaczył wam nie jeden, a dwa niebieskie uniformy konduktorów, którzy... No cóż, no, może nie są policjantami, ale no, interweniują, kiedy goście zaczynają sobie wyrywać przedmioty. I wiecie, że może za chwilę być nieprzyjemnie. Ludzie jakby... Bo rozumiem, że wszyscy przeszliście do tego wagonu salonowego? Mhm. Wiesz co, ja dotarłem, z drobnym opóźnieniem, bo jeszcze, prawda, złożyłem z powrotem tę układankę z kamieniem w środku i rzuciłem takie dłuższe spojrzenie za okno w stronę tę, w której widziałem ten dziwny zamek. Tak z namysłem. No ale tam się to wszystko, co się działo, trwało tyle czasu, no, że mnie to nie zajęło tak dużo, więc dotarłem i prawdopodobnie już byłem świadkiem już na tę szamotaninę na pewno. Więc staram się tam podejść jakoś tak zgrabnie, wymijając poszczególnych ludzi. I tak powiem tak, staram się stanąć w ten sposób, odsuwając ręką tego fotografa, jakby tak, żeby stanąć między nim a Cage'em. I ponieważ tam jest pewnie ścisk, no bo to jest, umówmy się, to jest wagon i tam jest ciasno dosyć i tym bardziej, że sporo ludzi, publiczności, trochę zamieszania. Korzystam z tego, że tam są te wszystkie naciski i tego typu rzeczy i staram się tą ręką, którą go odsuwam, wyłowić jakby... otworzyć mu ten aparat, powiedzmy. Może nie tyle wyłowić z niego kliszę, co otworzyć w ten sposób, żeby jeżeli on będzie chciał do niego sięgnąć, to żeby no, zdjęcia ewentualne uległy prześwietleniu. Okej. Okay. W takim razie to było tak, że ty, Edward, wyrwałeś ten aparat, trzymasz go w rękach, ale widzisz, że Fieri wyciąga swoją dłoń i rzuć proszę Fieri, to raczej już zręczność, a nie siła. To znaczy nie, no wiesz, jeżeli Edward zdążył to wyrwać, no to nie, no to ja się nie będę z nimi szamotał. Ja zakładałem, że może zdążyłem to zrobić na zasadzie takiej, żeby zapobiec tej szamotaninie. Wiesz co, no ta sytuacja była dość szybka, więc zanim nie wiedziałeś, że to jest gość, który zrobił zdjęcie. Myślę, że to jest spoko, bo ja wyrywam ten aparat, nagle ty się, Renard, pojawiasz, moje spojrzenie cię piorunuje i pyta, to kurde, jakaś teleportacja. Wiesz co, ciskam ci ten aparat. To ja wiesz, to ja w takim razie... Proszę mi to oddać, to jest moja własność. Tak, no wiesz, ja kładę, wiesz, jedną rękę tak odruchowo ten aparat tam trochę do tyłu, więc właśnie to trochę otwieram go, ale kładę, mówię, Messie, spokojnie, tutaj zaraz wszystko... będzie widzicie, na swoim że właśnie miejscu. Jakby kolejna teleportacja wyrósł pomiędzy wami jeden z konduktorów. Czy jest jakiś problem? Czy coś się dzieje? Oczywiście, że nie, panie konduktorze. Ja wchodzę między nich, tak by rozpychając się. Zrobi się coraz ciaśniej, tak stoicie już trochę. Tak, jak no właśnie wiesz, Sylwan, się to pchali. Ja z kolei wciskam jakieś, no nie wiem, parę dziesiątek, myślę, felanków w ręce tego fotografa, żeby poczekał jeszcze chwilę, za chwilę zostanie aparat, tak już cicho mówię. Mhm. I jak się ta sytuacja rozwiązuje? Bo rozumiem, że Fieri oddaje mu w końcu ten aparat. Tak, oddaję i wy razem wychodzicie, jakby zrobiło się wokół was zamieszanie, taki troszeczkę, słyszycie te głosy, takie, no co się dzieje, co to za dziura, oglądam na moją córkę. Widzisz, ja postarałem się prześwietlić. Widzisz, ona się tak trochę skuliła, tak jakby wstydziła się twojego zachowania. Więc to jest ten sygnał, to jest ta moja latarnia morska, która mi rozświetla drogę i kiedy zbłądzę, to wiem, że jak na nią spojrzę, to wiem, jak wrócić. Więc opanowuję się, tak sobie to wmawiam, oddychaj, Edward. Ja pierdolę, dobra. Wszystko w porządku, panie konduktorze. Najmocniej dobrze. Pana przepraszam i tego dziennikarza, tak mu, wiesz, otrzepuję kurz, poprawiam mu, jeśli ma jakiś krawat, proszę bardzo, bardzo przepraszam. Tato, to może przejdźmy już do drugiego wagonu. Jeszcze nie jadłam kolacji. Doskonale. Poznaj moich przyjaciół. Lukę na pewno pamiętasz. Chodź, przyjacielu. No ja zakładam, że jakby znowu pojawiacie się w wagonie restauracyjnym, a ona się z wami wita po kolei. Pani Bennett? Miło poznać. Mnie również bardzo miło
Przepięknie śpiewała pani. Dziękuję. Dziękuję. To ja poproszę to, co mój tata. I ona, widzisz, tak znowu lekko się, wręcz jakby wzdrygnęła, kiedy powiedziała to słowo. Ja uśmiecham się, to jest miód na moje uszy. Więc kolejka na moje konto, najlepiej butelkę całą. Co my tam piliśmy w tej Toskanii, Luka, jakbyś mi przypomniał? Wiem, że pamiętasz, co moja żona lubiła. Fierero twoja. Czerwone. Dokładnie to. Katarina, poznaj panią Bennet, oczywiście rozpoznajesz, na pewno nie spodziewałaś się, że będę podróżował w tak znamienitym towarzystwie. Ale też warto, żebyś wiedziała, że jedzie z nami tutaj pan Antoine Chavet i Thierry Renard, mój, jakby to powiedzieć, współpracowaliśmy kiedyś razem, a pan Renard jest znawcą sztuki. No a Lukę to znasz. Enchanté, mademoiselle. Jestem zaszczycony pani poznaniem. Miło mi bardzo, miło mi. Ja też się cieszę, że mogę państwa poznać, a szczerze powiem, jestem w dość dużym szoku. No, jak może wiecie, nie widziałam mojego taty od 10 lat i to spotkanie jest dość nieoczekiwane. Podróże zbliżają ludzi, mają to do siebie. No tak, to prawda. To dokąd podróżujecie? Pod razem podróżujecie, tak? Dokładnie, najdroższa. Jedziemy do Konstantynopola. O, tak, to... z grubsza. Wiesz, taka objazdówka po Europie. Przybyłem niedawno z Australii, jakieś 4 lata temu. To faktycznie niedawno. Ona się tak śmieje, bo myślała, że to jest taki twój żart, który ma rozładować tę sytuację, nie? A gdzie mama? Ona jakby wzrok jej lata po całym wagonie i w końcu mówi, no, w domu, to znaczy w Mediolanie. To, wiesz, mama stamtąd pochodzi i się tam przeprowadziłyśmy po tym, jak rozstaliście się. Naturalnie. Może kiedyś mi wybaczycie moje zachowanie tamtego dnia i tak w ogóle. Postaram się na to zapracować, chroniąc cię i dbając o ciebie. I wkrótce mam nadzieję też o twoją matkę. Oczywiście u niej wszystko dobrze. Nie znalazła sobie nikogo na moje miejsce, prawda? Rozumiem, że to ma znaczyć, że dobrze, tak? Tak. No nie. Mam wrażenie, że odkąd się rozstaliście, to nie za bardzo była zainteresowana związkami. Głównie pisała swoje książki, ale wydawała pod pseudonimem. O, to ciekawe. Ale nie dziwi mnie, że nie znalazła nikogo na moje miejsce w końcu. Jestem tato, nie do zastąpienia. Chyba nie tak. Ona po prostu nie chciała nikogo znaleźć. A dokąd ty się wybierasz, Katarino? Wracam do domu. Mam za 3 dni premierę, rozumiecie? To o, wielki, proszę bardzo, przywilej, to, bo to, co będę grała... śpiewałaś teraz? Tak, będę grała główną rolę w Aidzie. W La Scali. To była piosenka. I widzicie, jak ona się ożywia, jakby bardzo była zadowolona, że może powiedzieć coś, co jest dla niej bezpiecznym. To była piosenka, która się nazywa Ritorna Vincitor. Jest to piosenka, w którym główna bohaterka jest rozdarta. No tak, widzisz, rzuca na chwilę spojrzenie na ciebie, Edward, tak jakby to, co powie, jakoś poniekąd wiązało się z tym, jak ona się czuje, i mówi pomiędzy lojalnością wobec swojego ukochanego, który jest dowódcą wojsk etiopskich, czyli wrogów Egipcjan, ona sama jest Egipcjanką, a swojego ojca, który jest faraonem egipskim. To dość intrygujące, aczkolwiek...
Ja tak w tym momencie patrzę na Lukę właśnie, bo jakby mnie to bardziej przypomina sytuację Luki i te rozterki jego rodzinne takie. Tak, to bardzo intrygujący temat, nie powiem. I jak to się kończy? Może pojawicie się na premierze. Mogłabym wam załatwić bilety. A to za 3 dni, więc możecie się zatrzymać w drodze do Konstantynopola, prawda? Oczywiście, o niczym innym nie marzymy. Bylibyśmy zaszczyceni. Miejsce w pierwszym rzędzie. Luka, ty znasz Mediolan, wskaż mi najlepszą kwiaciarnię. Kupuję wszystko, co tam mają. I ja wiem, że to będzie wspaniała sztuka w twoim wykonaniu, moja droga. Tato, tylko... Ja nie wiem, czy mama będzie chciała się spotkać, rozumiesz? Jak najbardziej, zostaw to mnie. Twoja matka ma do mnie słabość. No właśnie. Do mnie. Może... Widzisz, ona patrzy na ciebie, Hayley, tak jakby jedyna kobieta w tym towarzystwie mogła jej pomóc i wytłumaczyć temu mężczyźnie, który jest jej ojcem, o co chodzi w tych słowach. Hayley nie chce absolutnie się wcinać pomiędzy tą, pomiędzy te rodzinne niesnaski, więc ona tylko tak patrzy na Katarinę krzepiąco, ale obserwując Edwarda, tylko rzuca takie też niepewne spojrzenie i mówi tak cicho. Wydaje mi się, że Katarinie po prostu chodziło o to, że warto byłoby, żeby może nie dążyć tak bezpośrednio do spotkania, do jakiejś konfrontacji, moglibyśmy obejrzeć ten występ, będąc gdzieś dyskretnie. No. Ale jaki to ma sens? Musimy siedzieć w pierwszym rzędzie i najgłośniej klaszczeć ze wszystkich dla mojej córki. Sama słyszałaś jej niebiański głos. Jest niebiański i myślę, że Katarina właśnie będzie tutaj główną gwiazdą i chodzi o to, żeby to ona czuła się dobrze, panie doktorze, w dniu swojej premiery. Mów do mnie, Mr. Cage, pani Bennett. A więc dobrze, zatem panie Cage. Chodzi o to, żeby ona czuła się naprawdę dobrze wtedy, kiedy będzie na scenie, a nie żeby martwiła się o to, czy jej ojciec i matka pokłócą się albo stracą cokolwiek z jej występu. Może lepiej, żeby wasze drogi się wtedy nie przecięły. Może w ogóle powinniście porozmawiać chwilę sam na sam. To taka dosyć ważny chyba dla was moment. My może powinniśmy... To jesteście przyjaciółmi mojego taty, więc sądzę, że pewnie nie ma przed wami tajemnic. I ty, Hayley, bo jakby złapałaś z nią przez chwilę takie porozumienie, masz wrażenie, że ona jakby bała się zostać sam na sam z nim? Masz wrażenie, że ona jakby, no tak jakby się tak, może nie nawet fizycznie, ale tak trochę mentalnie skuliła i taka się wydaje bardzo gdzieś taka przygaszona w tej rozmowie i tak jakby znowu chciała trochę zmienić temat rozmowy, patrzy na ciebie, Edward, i mówi: ty zmieniłeś nazwisko, tato? Tak, porzuciłem moje stare ja, a w zasadzie to, co mnie pętało, to, co mnie trzymało w klatce przez tyle lat. Teraz jestem naprawdę sobą. To chyba dobrze. Doskonale. I pani Bennett, bardzo panią szanuję, jest pani jedną z nielicznych kobiet, które tak szanuję. Ale mam doświadczenie w obcowaniu pomiędzy skorpionami, więc proszę się nie martwić o mnie. Nie martwię się o pana, pan sobie doskonale da radę, martwię się bardziej o Katarinę. Luka się nachyli do Katariny i zacznie taki mały chit-chat robić po prostu, kto ją tam prowadzi w tym Mediolanie, jak długo już się tym zajmuje i tak dalej, no bo ostatni raz Luka ją widział faktycznie prawdopodobnie tak jak i Edward, a może i nawet jeszcze dłużej, no z 10 lat temu, tak? Więc tak. Kiedy się narodziła ta pasja.
Widzisz, że ona jest taka bardzo pokrzepiona, że ktoś ten temat zaczyna, opowiada żywo o Laskali, o różnych artystach, którzy tam są. Opowiada, jak niedługo po tym, jak... I widzicie, zawiesza głos, chyba chciała powiedzieć, jak rodzice się rozstali, ale w końcu mówi, jak skończyła 10 lat, to mama zabrała ją do Laskali i jest tam taka tradycja, że kiedy śpiewa ktoś na scenie, a jest się na widowni i się cicho nuci razem z tym śpiewakiem, to można sobie pomyśleć życzenie i to życzenie się spełni. I kiedy szła do Laskali, to marzyła o tym, żeby dostać kucyka, ale kiedy usłyszała pierwsze takty, kiedy usłyszała, jak ta śpiewaczka śpiewa, to już wtedy wiedziała, że ona sama chce zostać śpiewaczką. I że to się spełniło. I ona się tak w końcu uśmiecha. Wiem, że może to takie włoskie, zabobonne i głupie, ale spełniło się. I realizuje swoje marzenia. Wiesz, tato, jestem bardzo szczęśliwa. I nic innego mnie na świecie nie interesuje. Tylko twoje szczęście. Wiem, dziecko, że byłem fatalnym ojcem, ale wszystko może się zmienić. Tak od pstryknięcia palcy. Jesteśmy kowalami własnego losu. Mademoiselle, czy dobrze kojarzę, że przy Laskali znajduje się bardzo urocze muzeum? Tak. A to muzeum, jeżeli mnie pamięć nie myli, ma całkiem obszerne zbiory, księgozbiory, bibliotekę? Możliwe, to nigdy tam nie byłam, ale chyba tak. Raczej chyba z tego, co kojarzę, to bardziej rzeczy związane z samą Laskalą, tam obrazy, rzeźby, może instrumenty muzyczne jakieś. Mogłem pomylić muzea, nigdy rzadko bywałem w tych miejscach, w tej części Europy. Ale mówisz, Thierry, obrazy, rzeźby. Tak, jak czyżby najbardziej. Czyżby sprawy zawodowe cię tam ciągnęły? No, jak najbardziej, wiesz, wszędzie, gdzie jest piękno i sztuka, tam możesz spotkać mnie, jeśli tylko jest możliwość. Dlatego mam nadzieję, że zobaczymy również pani występ, mademoiselle. Byłabym zaszczycona. To będzie 14 stycznia. Wy bezpośrednio jedziecie do Mediolanu, czy... bo chyba w Lozannie jeszcze się zatrzymuje pociąg. Będziemy przejeżdżać się przez Lozannę, ale nie powinno nas to powstrzymać. To dobrze, to mój występ jest, tak jak powiedziałem, 14 stycznia, to zarezerwuję dla was bilety. Doskonale, jakbyś mogła szepnąć jakieś dobre słowo swojej mamie o mnie. Przygotować ją trochę na spotkanie z przeszłością, ale z myślą o lepszej przyszłości. To tak trochę nad stołem, bo Edward ma zupełnie inne usposobienie niż Nicolas. Nicolas byłby introwertykiem, on jest taki bardziej na zewnątrz, więc tak sobie próbuję trochę czarować swoją osobą, na tyle, żeby ona może z tego strachu się... Ja zakładam, że to jest dla niej jakiś szok i że ma zupełnie inny obraz swojego ojca niż znała przez całe swoje życie. Więc tak nie dziwię się jej reakcji, ale wiem jako Edward, że byłbym dużo lepszym ojcem niż Nicolas kiedykolwiek mógłby być, przez to, jaki jestem, że jestem prawdziwy, że nie ukrywam niczego pod pigułkami, pod alkoholem, a to, że czasami kogoś zamorduję. Życie, tak sobie myślę o tym wszystkim. To może zróbmy tak, bo ja jadę bezpośrednio do Mediolanu, ona widzicie, bierze serwetkę, mógłby ktoś pożyczyć pióro? Oczywiście. Dziękuję. Piszę szybko adres, podaję ci, Edward. To jest mój, to znaczy nasz dom. W zasadzie, skoro i tak masz tam być, to może lepiej, żebyś porozmawiał z mamą przed premierą niż w jej trakcie.
Ale tato, ja cieszę się, że się spotkaliśmy, ale ja powiem jej, że się spotkaliśmy, natomiast ja nie będę jej do niczego przekonywała. Wiesz, ona bardzo cierpiała i... Ja nie widzę tego, ale nie mam zamiaru na ciebie wpływać, natomiast po prostu nie było cię 10 lat i... Wiem, nie cofnę czasu, ale mogę sprawić, żeby jutro było lepsze niż wczoraj. I bardzo ci dziękuję za te słowa. Gdybym dzisiaj miał umrzeć rażony piorunem lub zadźgany nożem, umarłbym z uśmiechem na twarzy. Dzięki tobie. Dziękuję ci, tato. Mademoiselle wydaje się zmęczona i chyba przytłoczona trochę wrażeniami. Może chciałaby panienka, żeby odprowadzić ją do przedziału. Poproszę. Chętnie bym złapała trochę snu. Faktycznie dzisiaj jeszcze trochę snu, trochę świeżego powietrza. W operze przy wyjeździe, więc faktycznie... Renard, pozwól, że ja odprowadzę moją córkę. Nie widziałem jej 10 lat na oczy. Daj mi się chwilę nacieszyć. Ja myślę, jej że... Możecie tobie przyda się troszkę odpoczynku teraz też. Od wrażenia. O niczym innym nie marzę, żebyś odpoczęła. Nachylam się trochę do Edwarda i tak mu na ucho... Zaufaj mi, lepiej wyjdziesz na tym, że ja ją odprowadzę. Trawię to. Mam jeszcze jakiś alkohol tu na stole? Korzystając z tego, że on to trawi, ja go jeszcze tak lekko, wiesz, tak poklepię po ramieniu pokrzepiająco i wskażę jej, żeby... Ja puszczam ją przodem. No tak jak widzisz, jest trochę jeszcze bardziej... zmieszana tą sytuacją, ale w końcu... To znaczy ja starałem się mu to powiedzieć tak cichutko, wiesz... No tak, w sensie, nie to, że ona nawet usłyszała, ale no wiesz, to takie trochę dziwne w zasadzie, nie ja, i to ja jakby wstaję i podaję ci rękę i mówi, dobranoc państwu życzę i mam nadzieję, że zobaczymy dobranoc. Się w Mediolanie. Miłego Dobra. Pobytu w Lozannie. Dziękuję. No i wiesz, dziękujemy. Do zobaczenia. I ja ją tam prowadzę i mówię po drodze, mademoiselle, jeżeli ma pani jakieś pytania czy wątpliwości, to proszę pytać. Pan sobie teraz żartuje ze mnie? Czy mam pytania? Spotykam mojego ojca po 10 latach i zachowuję się jakby to był ktoś, kto zabił mojego ojca i założył na siebie swoją skórę. Czy mam pytania? Nie mam żadnych pytań. Wie, mademoiselle, jest to dość skomplikowana sytuacja. Można powiedzieć, że panienki ojciec to dwie osoby, które... Nie wiem, kim jest mój ojciec. Moja mama mi o tym mówiła. On jest chory, prawda? On jest chory. Niestety obawiam się, że tak się da najprościej podsumować. Nie jest to zła wola, tylko choroba, aczkolwiek to go w żaden sposób nie usprawiedliwia. I domyślam się, jak ciężka może być taka sytuacja dla rodziny takiego człowieka, bo też miałem i mam z nim do czynienia i wiem... jak jego przypadłości rzutują na nasze relacje. Każda z jego... Mademoiselle, każda... Tak bym powiedział, że każda z jego osobowości, każda z jego stron, tych dwóch stron tej dziwnej monety ma swoje wady i każda ma swoje zalety. Byłoby miło, gdyby wyciągnąć obie najlepsze cechy z ich obu. Ale to ciężkie.
Tak czy inaczej, mademoiselle, może pani czuć się pewna, że ma pani tutaj wokół siebie tylko życzliwe osoby i że zadbamy o to, żeby jego wady nie przysłoniły zalet i żeby nie był dla panienki i dla panienki matki ciężarem. Dziękuję. Jest pan bardzo życzliwy. Doceniam to. A teraz pan wybaczy, bo już... Tak, oczywiście. Naprawdę chciałabym się udać na spoczynek. Spokojnej nocy. Dziękuję. Dziękuję panu. Dobranoc. Dobrej nocy. I w tym czasie, kiedy Thierry odprowadzał Catherine, to Antoine zadał Edwardowi takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, Monsieur Cage, kiedy Monsieur poznał Nika? Nika Cave'a. W dniu, w którym odebrał mi moje prawdziwe życie i moją wolność i zamknął mnie w jakimś ciemnym, mrocznym miejscu. Nie pamiętam. To było tak dawno temu. Skąd ale to pytanie? Pan wrócił. Widać, że pan wrócił. Wyrwał się pan z tego miejsca. Tak. I bardzo mi się to podoba. A jak to się stało? Jaka zmiana zaszła? Pytanie jest, co się musi stać, żebym znowu tam wrócił. Żebym znowu był uciemiężoną duszą w mrocznym dole. Nie wiem. Nie kontroluję tego. Dzieją się rzeczy dookoła i nagle puf, klatka znika. Albo w drugą stronę, klatka znowu jest. Przerasta to mnie. No tak kiwając głową i odwracając głowę w stronę okna pociągu, wyglądając i zastanawiając się, czy pojawi się znowu to miasto. To miasto, te budowle tak naprawdę, te niepokojące budowle. No tak. Rzeczy się pojawiają, znikają. Klatka jest i klatki nie ma. Luka patrzy w stronę Edwarda. Pewnie myślę, że siedzę obok niego, a jeżeli nie, to nawet bym po prostu przeskoczył krzesło obok. Nachylam się trochę do ciebie, Edward, i mówiłem ci, żebyś jej kurwa nie wystraszył. Nie, no błagam cię, Luka, nie zaczynaj. Nie bądź taki ekspresyjny, nie bądź taki ekspresyjny. Jak mam nie być sobą? Muszę być sobą, żebym był szczęśliwy. Ty nie chcesz być sobą? Całe życie chodzisz taki sobie. Ja tak wyłączam do tej rozmowy, a chcesz, żeby ona była szczęśliwa? Bo nie wyglądała. Nie, no co to? Co to jest jakieś... Halo, pomocy, pani Bennett. Na pewno na panią mogę liczyć, bo czuję się no, osaczony, jakbym był w ciemnej uliczce i nagle dwóch drabów skoczyło na mnie z nożami. No, no czy ja mam tak wyjąć nagle jakieś... Miała Luką. Czym pan dokładnie czuje się osaczony? No naskakują na mnie, no nie słyszy pani, halo, dzień dobry. Cały wieczór słyszę dobre rady. Czy kiedykolwiek z was zastanawiał się nad tym, że dobre rady są jak choroby weneryczne? Nie? To wam jest powiem. Jest to jakaś prawda, ale... Powiem wam, dobre rady są jak choroby weneryczne, bo łatwiej jest je dawać niż przyjmować. Zajmijcie się swoim życiem i pozwólcie mnie żyć. Może zatańczymy, pani Bennett. Taka muzyka? Rzadko się zdarza, żeby moje serce tak szybciej biło do rytmu. I to jest ten moment. Dobrze, zatańczmy. No to porywam cię. W takim razie. Ja tak zadaję Luce pytanie. On tak zawsze? Jak już odejdą od stołu, to tak patrzę w stronę Antoana. Czasami mu się przełączy ten przełącznik cholerny. Ale za każdym razem to jest coś innego. Raz butelka, raz śpiew operowy. Raz, tak jak wtedy w tej posiadłości usłyszał o swojej córce, to wtedy też się przełączył. Czasami tak ma, no i to nie jest tak, że można nad tym jakoś zapanować, no. A przynajmniej ja do tej pory nie znalazłem żadnego, wiesz, magicznej pigułki, która by go odmieniła w drugą stronę. Mówisz czasami. Ja mam wrażenie, że coraz częściej.
I tak jak powiedziałeś, że tak jak w posiadłości, kiedy on je usłyszał, to znaczy, że jest coś, co to powoduje i jeżeli ktoś to znajdzie, jeżeli nawet nikt to znajdzie, albo jeżeli Cage to znajdzie, to może to jest jakiś pomysł na to, żeby albo klatkę na zawsze zniszczyć, albo sprawić, żeby ona cały czas była. Powiem ci tak. Nigdy nikogo do pierdla nie wsadziłem i nie chciałbym tego robić. Nie wiem. Może to coś da się leczyć, ale to nie ja jestem psychiatrą. Na nieszczęście to ten drugi jest psychiatrą. No właśnie. To jest nawet w pewien sposób zabawne. Moi drodzy. Ja już zdążyłem wrócić? Tak, ja mam właśnie do was pytanie. Bo robi się już późno, zjedliście kolację, pogadaliście. Jest już, sądzę, po 22. O 6.45, jak was poinformował konduktor, pociąg ma przybyć do Lozanny, więc czeka was bardzo wczesna pobudka. Zatem mam do was pytanie. Czy macie jeszcze jakieś deklaracje przed snem? Znaczy, ja mam jeszcze... Czy już przechodzimy dalej? Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tam Antoine bodajże pytał, czy ktoś coś widział za oknem. Co miałeś na myśli wtedy, kiedy o to pytałeś? Te budowle. Jedyne z czym mi się... Z niczym mi się nie kojarzyły, co do tej pory widziałem, chyba że... One miały w sobie taki chaos, tak, może nie chaos, ale coś tak nietypowego jak te opisy posiadłości Fenelika. Czyli to nie było coś, co mi się tylko przywidziało, ale ty też to widziałeś. Nie chciałem o tym wspominać, bo myślałem, że to jakiś sen na jawie. Ale jeżeli co najmniej dwie osoby mają sen na jawie... A wy? To nie jest sen. Luka? Ty też to widziałeś? To jest do ciebie dobre pytanie, Sylwan. Czy ja to widziałem, czy nie? Wszyscy to widzieliście. Okej. I Sylwan, na pewno on tu gdzieś w międzyczasie... No, krótki czas po tym tego, jak to zobaczył, bo działy się dziwne rzeczy i to nie tylko to, to spojrzał na zegarek i zapamiętał godzinę mniej więcej, kiedy to zobaczył, żeby potem mniej więcej na mapie sobie zaznaczyć jakiś obszar, gdzie to mogło być, okay. Żeby potem na spokojnie usiąść i zobaczyć, czy coś takiego mogło w ogóle istnieć. A jak tak, no to może warto będzie tam kiedyś wrócić. Wiesz co, to już uprzedzając, czy to będzie teraz, czy później, a to jakieś szczere pole, nie? W sensie tam są jakieś kilka wiosek. Jak przejrzysz przewodniki, książki historyczne, nie ma tam żadnego zamku, żadnego opactwa, żadnych zabudowań. To powiedz, Sylwan, no bo ja to widziałem i... Czy to było tak rozległe, że ja to mogę faktycznie, mając w pamięci plany posiadłości Fenelika, że to mogłaby być na przykład jakaś taka dziwna wizja tej posiadłości, czy to... Nie, to było większe, inne. U Fenelika było połączenie wszystkich większe stylów... Większe od zamku. U Fenelika było połączenie wszystkich stylów ludzkiej architektury, tutaj nie było żadnego stylu ludzkiej architektury. Żałuję, że nie umiem dobrze rysować, bo spróbowałbym to naszkicować jakoś, ale... Dobrze, moi drodzy, czy jeszcze coś przed snem? Przed snem tak, już we wspólnym gronie nie. To do rozmowy tak, ogólnie Antoine chciałby porozmawiać z kimś w swoim pokoju. Może nawet... No, z mnichem Tytusem oczywiście. A, o, tak, ja myślałem, że mówisz o którymś z bohaterów. Spoko. Dobrze, moi drodzy. Zatem ja zakładam, że udaliście się w końcu do swoich... To czekaj, to jeszcze musimy założyć, że na parkiecie zrobiliśmy dobre show, że być może ktoś za nami powiódł też do tańca, bo byliśmy inspirujący na tyle. No i tak wróciłem taki zdyszany i... Ależ się pani rusza, pani Bennett.
nauczyłam się tego jowego. Ja też się nauczyłem tego jowego. Właśnie ja mu nie wybaczam błędów. Cieszę się, że mogłam wprowadzić coś nowego w pana i tak ekscytujące, jak widzę życie. Nadmiar wrażeń tego wieczoru. A jakże. Jakby miała pani problemy ze snem, to wie pani, który jest mój przedział. Tak, ale chyba jeszcze mam leki, nie zużyłam wszystkich, więc nie będę musiała odwiedzać pana kabiny. Moja deklaracja jest zawsze otwarta do rozpatrzenia przez panią. Widzeniam. Myślę, że też napiszę jakiś krótki list do mojej córki. Aha. To będą ze 3 słowa w stylu bardzo się cieszę, kocham cię. Coś w tym stylu, oczywiście podpiszę to EC inicjałami i wsunę jej pod drzwi. Być może jeszcze to sperfumuję moimi perfumami, żeby mój zapach z nią pozostał, żeby miała do czego wracać myślami, do kogo. Przepraszam, pani Bennett, słyszysz za swoimi plecami? Widzisz konduktora? Tak? Ja bardzo przepraszam, że tak pani przeszkadzam, ale otrzymaliśmy skargę od pana dziennikarza i jeszcze jednego dżentelmena, którego pani towarzysz przepchnął w drzwiach i użył do niego nieprzyjemnego słowa. Ja bardzo nie content jestem, że muszę pani o tym mówić, ale nie chciałbym prowokować pani towarzysza, bo wydaje się być człowiekiem, który ma nerwy na postronku. Gdyby to było możliwe, to przy innych sytuacjach, gdyby się go dało jakoś uspokoić, bo oczywiście my tego nie chcemy, ale jeśli będzie więcej skarg, to niestety będziemy musieli na najbliższej stacji usunąć pana Cave'a z pociągu i wpisać go do rejestru osób, których anulujemy bilet i nie można kupić. No, takie mamy zasady, rozumie pani. To nasza firma taki regulamin przyjęła. No tak, oczywiście rozumiem, natomiast nie bardzo rozumiem, dlaczego pan z tym do mnie przychodzi. To problem pana Cave'a, to on się zachował nie w porządku. Wiem, ja przepraszam, to jest... I on poniesie konsekwencje, jeżeli... Tak, oczywiście, nie pani nawet przez myśl nie przejdzie, że to pani dotyczy, tylko szczerze boję się jego reakcji, kiedy to usłyszę. Jestem najmniej groźna z tego towarzystwa, dobrze słyszę. Znaczy, nikt nie jest groźny, ale może lepiej, gdyby to pani mu przekazała, może... Wiadomo, pani jest znajomą, więc może będzie lepszy efekt. Ja bardzo przepraszam, to tak jak mówię, nie tak z mojej strony. Oj, nie. Ale... nie traktuję tego jako nie tak. Pełni pan swoje obowiązki. Jeżeli pan uważa, że to ja w istocie jestem osobą, która powinna mu to przekazać, jeśli to pani zrobię. Nie chce, to ja oczywiście mu przekażę, to jest oczywiste. Widzę tę torturę w pana oczach. Proszę się nie przejmować. Porozmawiam z nim. Może odbędzie się to mniej bezboleśnie niż w przypadku rzeczywiście, jeżeli pan by to zrobił. Bardzo pani dziękuję. Jeśli pani by miała jakiekolwiek życzenie, to proszę bezpośrednio zwracać się do mnie. Ja postaram się, żeby każde pani życzenie zostało spełnione. Bardzo jeszcze raz pani dziękuję. Nie ma problemu. Jakby wiesz, że to jest już twój człowiek, nie? Że jakby coś było, to... Bo wiesz, on chyba nie powinien, nie? Że to jakby szef pociągu się o tym dowiedział, to on miałby jakieś postępowanie służbowe, bo takich rzeczy się nie robi, że się przekazuje jednemu pasażerowi przez drugiego, nie? No ale przynajmniej już wiesz, kogo możesz szantażować w przyszłości. On odchodzi. I tak. Antoine. Bierzesz ten dziennik w swoje dłonie i wypowiadasz słowa, które należy wypowiedzieć. I orientujesz się, że może znowu masz parę chwil takiego całkowitego spokoju, bo jesteś w tym takim swoim azylu, wyrwanym z czasu i przestrzeni w średniowiecznym opactwie. W celi, jak znowu pada deszcz za oknem, spokojnie siąpi. Brat Tytus na ciebie patrzy lekko zafrasowany i mówi: ciężkie dni chyba, prawda? Ja tak patrzę mu prosto w oczy. Bardzo.
Ale co? A skąd ty to wiesz? Widzę to w twoich oczach. Jedną z umiejętności księdza powinno być to, że umie patrzeć w ludzi. Ale ty musisz mi powiedzieć, co się stało, bo takim jasnowidzem nie jestem. Nie, przynajmniej jeszcze. Jest co opowiadać i tutaj... W sumie on to opowiada wszystko, tak pod kreśleniem tego, co się stało z Christophem, tego, kogo spotkaliśmy w Paryżu, tego, ile się dowiedzieliśmy o hrabim Fenaliku z bardzo różnych źródeł. Fenalik, tak? Hrabia Fenalik? Fenalik. Hrabia Fenalik. Nie mów, że słyszałeś to nazwisko. Hrabia Fenalik. Niech mnie dunder świśnie, no. No, mógłbym przysiąc, znaczy nie można przysięgać, ale mógłbym ci powiedzieć z dużą dozą pewności, że gdzieś bym słyszał to imię Fenalik. XVIII wiek. Paryż. Wiesz, to już wtedy nie żyłem. Tak, ale... Jakimś cudem wcześniej. Jakbym gdzieś słyszał. No wiesz, nie pamiętam. Ale może, wiesz, ja nie wiem, czy jestem w stanie coś przypomnieć, ale może jakbym gdzieś dalej jakiś dłuższy czas poszukał świadomości, ale to ktoś znaczący. Bez wątpienia ktoś znaczący. Ciekawe. Ciekawa historia. Ktoś nieśmiertelny, może to nie człowiek. Nieśmiertelny, trafiłeś w punkt. Podobno umarł dwukrotnie, raz odcięto mu głowę, raz po prostu zginął. Zginął, stracił swoją moc płynącą z tego symulakrum, tak to przynajmniej interpretuje, i wyzionął ducha. Ale on nie zginął, on dalej żył. I to żył przez setki lat. I on był jakoś związany z tym symulakrum. Symulakrum. Nie musiał wiem, być. Jakbym też kiedyś słyszał o tym symulakrum. Symulakrum Sedefkara, Konstantynopol. Bodajże 13 wiek albo jeszcze wcześniej. Tak. Tak. Ach. Przeklęty meczet. Szlak, jakbym słyszał wszystkie te rzeczy kiedyś w swoim życiu, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć. Jak widzisz, jakby kartkuje księgi, które ma rozłożone wokół siebie, jakby... Gdzieś na tych kartach znaleźć miał odpowiedź, ale w końcu tylko tak mocno kładzie dłoń na deski biurka i mówi: pustka, 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 pustka. Może jeszcze sobie przypomnisz w ciągu godzin, dni. Nie wiem, jak to czasu ciebie działa tak naprawdę. Czasami też mam wrażenie, jakbym tylko budził się, kiedy ty przychodzisz, ale... Ale postaram się, bo widać, to jest coś ważnego zresztą, skoro ja to wiem i ty to wiesz, a żyjemy tak daleko od siebie, to... To jest coś bardzo ważnego, cholernie ważnego, szczególnie, że jestem śmiertelnie przekonany o tym, że dotyczy też Christopha. Przecież może, to, że on może pojechał do Konstantynopola i... To, że te wszystkie drogi prowadzą do niego, te wszystkie... To wszystko się tam musiało zacząć i to wszystko mam wrażenie, że tam się skończy. No tak. Tam musi się skończyć, bo tam tak naprawdę można to symulakrum połączyć na nowo i zniszczyć was na zawsze. Zniszczyć. Jesteś pewny, że to trzeba zniszczyć? Skoro ma to tak wielką moc, to po co to niszczyć? Inkwizycja już chyba nie istnieje w twoich czasach, więc po co wchodzić w jej buty? Też o tym myślałem. I jeżeli zniszczymy tych, którzy będą chcieli wykorzystać to w zły sposób, no to czemu by nie? Tylko bardziej zastanawia mnie los ludzi, którzy z tego korzystali, takich jak Fenalik. Bo uwierz mi, nie chciałbym stać się kimś takim jak on. Absolutnych obrzydliwości się naczytałem na jego temat. I nie zawsze wszystko może być takie proste.
nic nie jest proste w naszym świecie. Powiem ci jedno, i on tak wstaje i podchodzi do ciebie. Powiem ci jedno, Antuanie, na tyle na ile możesz, nie przejmuj się losem Krzysztofa. Ja mam wrażenie, że mam z nim jakieś połączenie, to znaczy nie, wiesz, takie bezpośrednie, ale tak jakbym rozumiał go. Tak jakbym rozumiał go, widzisz, ja też zawsze musiałam poszukiwać tego, kim jestem i dokąd zdążam i on się dowie. On poszukuje siebie, z nim się na pewno nic złego nie dzieje. Jak on się dowie, to jest mądry chłopak. Mądry chłopak i on... Będzie z nim dobrze. Mówię ci to, będzie z nim dobrze. A co jeżeli nie dojdzie do końca tej drogi? Z każdym z nas to się mogło i może stać. Każdy z nas może umrzeć na zawał serca i się nie obudzić we śnie. Jak to mówią, nie przejmuj się dniem jutrzejszym, bo dzisiejszy ma wystarczająco dużo trosk, więc... Jesteś na dobrej drodze, Antuanie. Przed tobą wielka przygoda i... Miej oczy otwarte, bo wiele rzeczy może być innymi niż się wydaje. Jakby nie patrzeć, mądre słowa, ale mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. Słucham cię. I tutaj opisuję mu tę przedziwną budowlę, którą widziałem i... Bracie Tytusie, ty może bardziej tę część Europy kojarzysz niż ja. Czy słyszałeś o takiej budowli, czy może widziałeś ją kiedykolwiek, bo to nie wygląda na coś, co istnieje, co jest tutaj, to... Jest taka legenda. Miejsce, z którego wszyscy pochodzimy i do którego wszyscy zdążamy. Nie słyszałem o niej za wiele, bo to herezja. To znaczy, nie wiem, ale chyba to herezja. Przynajmniej Kościół uznał ją za herezję. Bo tak nie jest to niebo. Naprawdę. Ale co to za miejsce? Jest taka nazwa. Znaczy, tak ją ci heretycy nazywają. Karkosa. Jak? Jeszcze raz? Karkosa. Karkosa, tak? Karkosa, tak. Karkosa. I czym to dokładnie jest? Nie wiem. Musisz sam się dowiedzieć. Karkosa. Dowiem się. Karkosa. Droga do Karkosy. No, dowiem się ci o niej powiem. Uważaj na siebie i trzymaj się. Trzymaj się. Moi drodzy, budzicie się. Hayley, rozglądasz się i dostrzegasz, że... Nie, na początku słyszysz, że nie ma odgłosu jadącego pociągu i masz wrażenie, że wasz pociąg się zatrzymał? Ale otwierasz oczy i stoisz. Jesteś w pozycji stojącej i wokół ciebie jest mgła. I jesteś na otwartej przestrzeni, ale chyba w jakimś mieście, bo pod twoimi stopami jest bruk. Widzisz Lukę i Edwarda, i Fieriego, i Antuana, i wy wszyscy się widzicie nawzajem. Stoicie obok siebie, we mgle, całkowicie świadomi. Wszyscy jesteście w tym miejscu. Ja tak patrzę po innych, zastanawiając się, czy też mają takie miny jak ja. Ale mam sen śmieszny. Ja próbuję... Tak podchodzę w tym śnie swoim do Edwarda i go tak palcem w bok dźgam. A ja do Thierry'ego i łapię w sumie to samo. No jak go łapię, pytam za łamie. Tutaj wszyscy jesteście i czujecie te rzeczy. Co się stało? Nie rozumiem. Nie pamiętam dosłownie nic sprzed tej chwili. Poza tym, że spałem. Tak? A ja się nawet nie kładłem. Zamknąłem oczy, otworzyłem, mrugnąłem i jestem tutaj.
Ja się rozglądam. Widzicie, że ta mgła trochę zaczyna opadać i wy jesteście w mieście, tyle że to nie jest żadne nowoczesne, współczesne miasto. Widzicie, są to kamienne, takie proste budynki. Gdzieś tam dalej płynie rzeka i przechodzi przez to taki też równie prosty kamienny most. I to wygląda, jakbyście byli w jakimś średniowiecznym miasteczku. Nagle widzicie kota, który przychodzi obok was. Później drugiego i trzeciego. Jeden z tych kotów ociera się o twoją nogę, Fieri. Tak sprawił, że lekko wzdrygnąłeś. Znaczy, wiesz, no jak są koty, to nie może być złe miejsce, więc ja się pochylam i drapię go za uchem. On, ja bardzo tak, lubię koty tak zasadniczo. Stoi prosto, lekko przekrzywia swój łebek, jakby to było to, co powinieneś zrobić. No, to normalne, to jakby wiesz... Ja mam trochę taką kocią naturę, prawda? Chociaż nazwisko wskazywałoby bardziej na lisa, ale z drugiej strony mówi się, że mawia się, że lisy łączą w sobie cechy kotów i psów. Najgorsze z obu gatunków. Jeśli wygląda na zadowolonego, to bardzo chętnie jeszcze go podrapię za tym uchem. Tym bardziej, że... To mi trochę pozwoli się chyba oswoić z okolicznościami, z tym wszystkim. Widzicie, jak coraz więcej kotów przechodzi obok was. Macie wrażenie, że to już nawet nie kilka, kilkanaście, tylko 20, 30 jest ich cała chmara i one wszystkie idą bardzo spokojnie. Widzicie, że niektóre z nich są ubrane. Niektóre z nich mają takie kubraki, jeden z nich ma ładny cylinder, jakiś jeden kot ma monokl. Widzicie, że one idą i w końcu ten kot, którego ty głaszczasz, jakby tak lekko się rusza i tak widzisz, tak jakby rusza swoim ogonem, tak jakby to było taki na zasadzie chodźcie za mną i dołącza do tego potoku innych futrzaków. Czy wy też to widzicie? Owszem i... Okej. Okay. On tu idzie za tym kotem, tak, zakładając po prostu, że to jest jakiś chory sen. Wokół was rozpościera się taka poświata, bardzo ładna, taka bursztynowa, tak jakby słońce albo zachodziło, albo wschodziło. I w pewnym momencie widzicie, jak przechodzicie przez rzekę. Ta rzeka wydaje z siebie cichy pomruk, tak jakby śpiewała, tak jakby z tej rzeki unosiła się taka cicha nuta. Bardzo ładna, niosąca się na całej długości. Przechodzi się przez rzekę i przed wami wyrasta olbrzymi budynek. Wygląda jak stacja kolejowa. To znaczy, jak wiecie, te Victoria Station, te brytyjskie czy paryskie, taki duży, podłużny budynek z takim półokrągłym dachem, ale jest piękny. Jest zbudowany w całości z kości słoniowej. W stylu osmańskim, z takimi orientalnymi, florystycznymi zdobieniami, z taką lekką sylwetką. I widzicie, jak są takie duże schody prowadzące do głównych drzwi tego dworca kolejowego. I przy tych drzwiach, przy tych schodach, widzicie tabliczkę z szyldem, na którym takim prostym, ale trochę zakręconym pismem jest napisane Stacja Ultar. I koty wchodzą wszystkie na dworzec kolejowy. Okej, okay, więc jakby to nie jest sen w takim razie. Bo gdyby był to sen, to nie byłbym w stanie przeczytać tego napisu. Bo jakoś tak mózg jest skonstruowany, że w snach nie daje się czytać. Więc nie jest to sen, więc gdzie my jesteśmy i co tu się dzieje? Sylwana, stacja Ultar to jest... Gdzie dokładnie jest? Gdzieś na tej trasie? Nie ma takiej miejscowości jak Ultar. Nie ma. Nie istnieje. A przynajmniej nic o niej nie słyszeliśmy. I słyszycie, szybko, nadjeżdża pociąg. Zapraszamy do środka, pociąg. I dochodzi to z wnętrza tego dworca. Co ja w sumie... Będąc w tej sytuacji bardzo podatny na sugestie, idę tam. Mając nadzieję, że tam będzie koniec, albo wyjaśnienie przynajmniej tego, co tutaj się dzieje. Do pociągu, moi drodzy, do pociągu. Moi drodzy, bardzo wam dziękujemy za ten odcinek. Jeśli jesteście ciekawi, co się wydarzy dalej, czy to sen, czy to jawa, gdzie są nasi bohaterowie i co się z nimi dzieje i co to za pociąg, to zapraszamy was do następnego odcinka. Dziękujemy, że byliście z nami w pierwszym odcinku rozdziału 4 pod tytułem Nocturne. Do zobaczenia. Cześć.